3 października w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zainaugurowano nowy rok akademicki 2011-2012. W tym dniu przyjechał do Szczytna Bronisław Komorowski. Prezydent Polski wziął udział w uroczystości rozpoczęcia roku i zwiedził wystawę Policja w ochronie dziedzictwa narodowego. W trakcie uroczystości w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie otworzono Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze. Centrum składa się z 10 pracowni specjalistycznych, w których policjanci będą mogli doskonalić wiedzę i umiejętności oraz przygotowywać się do pracy w świecie rzeczywistym. Powstały tu również pracownie biologii kryminalistycznej, pułapek kryminalistycznych i analizy danych. Inwestycja spora, a nam pozostaje tylko czekać na jej efekty. 4 października w szczecińskiej filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki w Szczytnie odbył się wernisaż wystawy Beaty Jankowskiej zatytułowany Magia kobiecości – Portrety kobiet. Pokazano ponad 40 portretów mieszkanek Szczytna. Magicznym obrazom towarzyszyła taka też i atmosfera. W tle brzmiały miłe kobiece aranżacje piosenek Urszuli Sipińskiej i zespołu 2 plus 1, a na stołach pojawił się pyszny poczęstunek. Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Bliżej Siebie w Szczytnie, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie z filią w Szczytnie, Fundacja Kreolia, Kraina Kreatywności i Nasz Mazur. Goście dopisali i licznie zjawili się na otwarciu wystawy. Być może nie tylko z powodu obrazów. Proszę Państwa, ja muszę powiedzieć, że ja bardzo się cieszę, że przyszedłem tutaj dzisiaj, a nie na przykład jutro. Z całym szacunkiem dla autorki, to są piękne portrety, ale ja wolę piękne kobiety na żywo, tak? Gdyż są Pani naprawdę dużo bardziej piękne w rzeczywistości niż na tych portretach, dlatego mam nadzieję, że dane mi będzie przynajmniej każdą z Pań zobaczyć, rozpoznać na tym portrecie. Artystkę zainteresowały kobiece portrety. Wierzę, że uchwyciła w nich momenty na co dzień niewidoczne. Delikatny grymas czy błysk w oku modela pod wpływem emocji lub wspomnień. Malarka pragnęła uchwycić te właśnie momenty. Jak jej się to udało? Możemy sprawdzić w szczecińskiej filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki w Olsztynie codziennie do końca października w godzinach od 9 do 18. Gdyby był wśród nas, obchodziłby setne urodziny. Czesław Miłosz. Pamięci poety Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie poświęciła wieczór poetycki. 6 października zainteresowani historią i twórczością Czesława Miłosza mogli posłuchać oryginalnych utworów i analizy wierszy. 7 października w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie sala zapełniła się młodymi ekologami, którzy wspólnie podsumowali proekologiczne działania minionego roku. Szczycieński Dzień Ekologii odbył się po raz 7. Hasło przewodnie tegorocznej akcji Lasy dla ludzi związany jest z Międzynarodowym Rokiem Lasów, jakim ONZ ustanowiło rok 2011. Uczniowie gimnazjum nr 1 w Szczytnie byli gospodarzami spotkania z okazji Szczycieńskiego Dnia Ekologii. To dzięki zaangażowaniu społeczności tej szkoły w 2011 roku zebrano ponad 6,5 tony starego sprzętu komputerowego, AGD i RTV. W trakcie imprezy specjalne wyróżnienie otrzymała Alina Borodziuk, nauczycielka biologii i zarazem opiekun Koła Ligi Ochrony Przyrody TUR, Szczycieńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, postanowiło przyznać jej odznakę Przyjaciel Zwierząt. Podczas Szczycieńskiego Dnia Ekologii młodzież miała okazję sprawdzić swoją wiedzę w zakresu szeroko pojętej ekologii właśnie. Rywalizacja wzorowana była na popularnym turnieju 1 z 10. Zwycięzcą tego konkursu okazał się Bartłomiej Jaskulski. Szczycieński Dzień Ekologii zakończył spektakl teatralny Opowieści Smutnej Rzeki. Spotkanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
14 października o godzinie 17 na pierwszym piętrze Młodzieżowego Domu Kultury w Szczytnie szafa party. Co to takiego? Jest to wielka wymiana ubrań i dodatków. Nie masz w co się ubrać, a może masz za dużo ciuchów? W obu przypadkach szafa party jest dla Ciebie. W programie imprezy oprócz wymiany ubrań i dodatków będzie też kawa i herbata oraz pokaz mody. A przede wszystkim rady eksperta, jak się dobrze ubrać, jak zrobić makijaż i jak mądrze zjeść. 15 października w Szczytnie, a jednocześnie w 22 innych krajach Unii Europejskiej przeprowadzona zostanie akcja Europejska Noc bez wypadku. Jej celem jest ograniczenie liczby tzw. wypadków dyskotekowych. Organizatorem akcji w Polsce jest Fundacja Krzyś przy współpracy Fundacji Kierowca Bezpieczny. Dzięki zaangażowaniu burmistrza miasta, pani Danuty Górskiej, w Szczytnie akcja będzie przeprowadzona w dwóch pubach – Cela i Dziewiątka. Idea akcji narodziła się w październiku 12 lat temu, gdy młody chłopak z belgijskiego miasta wracał do domu z dyskoteki pod wpływem alkoholu. Samochód wpadł w poślizg, a kierowca zginął. Wstrząśnięci tragedią bliscy i przyjaciele postanowili wspólnie zrobić coś, by ograniczyć weekendowe wypadki wśród młodych kierowców. Rok później powstało stowarzyszenie Odpowiedzialni Młodzi Kierowcy. Idea akcji Europejska Noc bez Wypadku jest taka, że jeśli piłeś, to nie jedź. Wolontariusze Fundacji Hołowczyca Kierowca Bezpieczny będą namawiać kierowców, aby nie pili alkoholu podczas dyskoteki. Poproszą ich o nałożenie na rękę jednorazowej opaski. Ma ona przypominać, że nosząca ją osoba nie będzie pić alkoholu na dyskotece. Ci, którzy wytrzymają bez alkoholu, przy wyjściu z klubu poddadzą się badaniu alkomatem i, o ile urządzenie wskaże wynik negatywny, otrzymają drobne upominki. Pozostałych wolontariusze postarają się namówić do pozostawienia pojazdu przed klubem i powrotu taksówką lub komunikacją miejską. 18 października o godzinie 19 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie spotkanie autorskie z Ewą Ostrowską. Ewa Ostrowska jest autorką kilkudziesięciu książek, powieści obyczajowych i kryminalnych, ale też książek dla dzieci i młodzieży. Prace pisarki tłumaczono na wiele języków obcych. 18 października o 19 pisarka zagości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie osobiście. Będzie także możliwość zakupienia najlepszych prac pisarki.